Jeszcze dzisiaj w internetowej telewizji miejskiej. Przyszła zima, a więc czas na odśnieżanie chodników. Nie czekać na polecenie, że ktoś przyjdzie, wyda polecenie, a może nałoży mandat. Jutro 6 stycznia przez Grudziądz przejdzie Orszak Trzech Króli. Grudziąckie ulice przykrył biały puch, a temperatura spadła poniżej zera. Warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom, a Grudziądzanie na bieżąco starają się odśnieżać chodniki. Obowiązek ten wynika z uchwały Rady Miejskiej. Należy z chodnika usunąć śnieg. Jeżeli powstanie błoto pośniegowe, to błoto pośniegowe. Jeżeli powstanie lód, to trzeba usunąć lód. To są obowiązki administratora, zarządcy, właściciela kamienicy. Każdego właściciela posesji, który nie zdecyduje się na spędzenie kilku minut przy odśnieżaniu chodnika przy własnej nieruchomości, może spotkać grzywna. Grozi mu mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Również można się narazić na odpowiedzialność cywilną. A z taką możemy spotkać się, gdy spacerujący po nieodśnieżonym chodniku mieszkaniec przewróci się i dla przykładu złamie sobie nogę. Wtedy strażnicy są najczęściej wzywani na miejsce. Robimy dokumentację, opisujemy to miejsce, robimy zdjęcia i one później służą jako dowód w postępowaniu przed sądem o odszkodowanie. Strażnicy przypominają, że za odśnieżanie chodnika nie zawsze odpowiadają dzierżawcy lokali, gdzie prowadzona jest działalność usługowa, lecz jego właściciele. Istnieją jednak pewne wyjątki. A jeżeli oni mają w umowach zawarte z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą jakąś, czy zakład usługowy, czy sklep, że to oni powinni, no to oni, ale generalnie ten obowiązek spoczywa na właścicielu. Odśnieżający nieraz próbują różnych środków na utrzymanie porządku na swoich chodnikach. Najczęściej decydują się na piasek i sól. Najważniejsze jest jednak, aby nawierzchnia nie pokryła się lodem. Solą to można sobie pomóc teraz, aczkolwiek w tej chwili nie trzeba, bo ten śnieg jest sypki i bardzo łatwo go usunąć. I dlatego teraz powinniśmy wyjść i ten śnieg usuwać, kiedy można to zrobić miotło, a nie później jakimś szpadlem. Strażnicy każdej zimy ostrzegają i apelują o sumienne przestrzeganie obowiązujących przepisów, bo czym mniej interwencji, tym większe jest bezpieczeństwo. Nie czekać na polecenie, że ktoś przyjdzie, wyda polecenie, a może nałoży mandat. No powinniśmy sami to z siebie robić, bo robimy to dla siebie. Tak jak powiedziałem, nie tylko ta odpowiedzialność przed strażnikiem czy policjantem, ale również no, dużo większe ewentualne koszty związane z postępowaniem cywilnym. Zalecenia municypalnych warto wziąć sobie do serca. Tym bardziej, jeśli prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają ujemne temperatury. Już jutro, 6 stycznia, ulicami Grudziądza po raz kolejny przejdzie uroczysty Orszak Trzech Króli. To przedstawienie jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz za granicą. Jest to inicjatywa działania wspólnoty lokalnej społeczności. Grudziądz chce dołączyć do tych miast, które, jak przed chwilą powiedziałem, w sposób publiczny wyznają wiarę w Nowonarodzonego i w ten sposób deklarują swoją przynależność do Jezusa i Jego Kościoła. Zbiórkę uczestników tegorocznego przemarszu zaplanowano na placu przy Grudziąckim Teatrze. Początek o godzinie 11:30. Orszak przejdzie ulicami Fosza, Piłsudskiego i Mickiewicza, po czym dojdzie na rynek. Tam na scenie zaprezentują się zespoły i chóry. Wspólny marsz przez centrum miasta spowoduje także pewne zmiany w komunikacyjnej organizacji. Do soboty 7 stycznia z ruchu wyłączona jest ulica Kościelna na odcinku od ulicy Ratuszowej do ulicy Prostej oraz ulica Prosta i ulica Reja. Objazd dla pojazdów wyznaczono przez ulicę Ratuszową i ulicę Spichrzową. W ciągu ulicy Ratuszowej parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie równolegle do pasa ruchu, a pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy będą usuwane. Ponadto w piątek 6 stycznia w godzinach od 11 do 15 na trasie Orszaku mogą wystąpić czasowe wyłączenia ruchu wszelkich pojazdów.